Kochani, witam was. Mam na imię Damian i chcę wam dziś mówić o żywym Bogu. Chcę wam mówić o Jezusie, którego doświadczyłem w 2015 roku. I nie stoję tutaj po to, aby ci sprzedać martwą religię, bo Jezus nie jest religią. Kochani, wychowałem się w rodzinie katolickiej, bez ojca. I tak jak gdy dorastałem, to w moim sercu pojawiała się pustka. I tą pustkę, gdy dorastałem, próbowałem sobie ją wypełnić alkoholem, narkotykami, seksem, dobrą imprezą. Jeździłem po Polsce na imprezy techno. Brałem konkretne narkotyki. Wylądowałem w Hiszpanii. Spróbowałem kokainy. Uzależniłem się. I byłem 8 lat uzależniony. Ale pewnego razu, kiedy umierałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Powiedziałem: Jezus, jeżeli Ty żyjesz, jeżeli Ty w ogóle istniejesz, to objaw mi się, ogarnij moje życie. Leżałem w pokoju, schodziłem. Po ludzku powiedzielibyście, że jestem już skończony, że jestem przegrany. Ale On wjechał i powiedział: Damian, ja Ciebie kocham. Damian, ja Ciebie już takiego nie zostawię. I poczułem, jak coś w środku mnie wypełnia. Doświadczyłem miłość, akceptację, bezpieczeństwo. Doświadczyłem w pokoju wtedy Jezusa. I moje życie diametralnie się zmieniło o 180 stopni. Od razu Bóg na mojej drodze postawił kumpla, z którym ćpałem. Dał mi Biblię i sobie zacząłem czytać. Zacząłem sobie czytać. I tam ja coraz bardziej poznawałem Jezusa i Jego naturę. Naturę Ojca, bo On przyszedł na ziemię objawić tatusia. I właśnie to On objawił mi się jako Ojciec, który wylał na mnie miłość. Ale ja musiałem narodzić się na nowo, bo Słowo Boże mówi, że musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa. I ja się wtedy tam narodziłem na nowo. I ja padłem na kolana i zacząłem pokutować z mojego starego życia. Z całego grzechu, w którym byłem brudny jak świnia. Ale Jezus umarł za moje grzechy. Ja w to uwierzyłem. I ja przyjąłem Jego ofiarę i wyznałem, że jest Panem i że jest Zbawicielem i jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. I Jego święta krew mnie oczyściła, mnie obmyła. I ja dziś jestem nowym stworzeniem. Jestem wypełniony Duchem Świętym. Bo Ojciec, który jest w niebie, każdemu chce udzielić Ducha Świętego. Chce Go wylać na Ciebie. On to zrobił i wylał na mnie. Ale ja się uniżyłem. Przyznałem się, że żyłem w błędzie, w grzechu. Nosiłem maskę. Pokazywałem, że jestem kozakiem. A w środku byłem słabym gościem. Ale Jezus wyswobodził moje życie. Dziś jestem czysty. Nie muszę ćpać, nachodzić na imprezy, zapełniać tą pustkę, którą mam w sercu. Bo Jezus Chrystus wypełnił ją całkowicie. Chrześcijaństwo to nie jest religia. To jest relacja. I takiego Boga poznałem. Takiego Jezusa poznałem. W prosty sposób zawołałem do Niego ze szczerego serca, z serca do serca. I On przyszedł. Nie musiałem być w kościele. Nie musiałem klęczyć cały czas i prosić Go: wybacz mi, wybacz mi. A na drugi dzień dalej się paprałem. W swojej mocy i w potędze i w łasce przyszedł do mnie i wyswobodził moje życie. I to jest dla Ciebie. Możesz być dziś dobrym człowiekiem.
Możesz być narkomanem, alkoholikiem, w jakiejkolwiek byś patologii. Ale Jezus Chrystus przyszedł do ciebie. I On też umarł za twoje grzechy, za te patologie. I jeżeli dziś uwierzysz w Syna Bożego, w Jezusa, ustami wyznasz, że jest Panem, że jest Zbawicielem i w sercu uwierzysz, zbawiony będziesz. Narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Doświadczysz tego samego, co ja doświadczyłem. I doświadczam cały czas. Bo ja żyję i Jezus żyje we mnie. On chce w tobie zamieszkać. Ja dziś kładę na ludzi ręce i w imieniu Jezusa uzdrawiam. Bo Duch Święty, który mieszka we mnie, uzdrawia. I Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. 2000 lat temu były uzdrowienia i są teraz uzdrowienia. I to jest dla ciebie. Jeżeli chorujesz, jesteś zniewolony czymkolwiek, to przyjdź do Jezusa. To przyjdź do Jezusa. Pomodlę się o ciebie. Święty Duch, zacznie cię przenikać. Twój umysł, duszę, czyli psychikę. Doświadczysz i Jezusa, i Jego łaski. Ale pytanie, czy ty chcesz? Czy ty chcesz żywego Boga? Nie jakąś religię. I Jezus przyszedł tutaj, na ziemię, opalić religię. I Jezus Chrystus żyje, nie jest przybity do krzyża. On zmartwychwstał. On zmartwychwstał. I jeżeli narodzisz się z Bożego Ducha, Jego Święty Duch zamieszka w tobie. I On będzie się poruszał po tych ulicach, po tej Warszawie. I w mocy Jego Świętego Ducha będziesz uwalniał, będziesz uzdrawiał. Bo to każdy może robić. Ale musisz narodzić się na nowo. Czy ty chcesz tego doświadczyć? Czy ty chcesz doświadczyć Jezusa? Czy ty chcesz żyć z Jezusem 24 godziny na dobę, a nie tylko w niedzielę? Przestań być kozakiem. Zrzuć maskę. Byłem odrzuconym człowiekiem. Ale gdy spotkałem się z Jezusem, ja uwierzyłem, że On odrzucenie wziął na krzyż. Wziął na siebie. Miałem problem z psychiką. Gdy konkretnie poćpałem, zabunkrowałem się w domu, w pokoju. Bałem się wyjść, rozmawiać z ludźmi. Bałem się pokazać twarz. A ja tu dziś stoję w mocy Świętego Ducha. I jestem wolny. Czuję się bezpiecznie. Czuję się kochany, zaakceptowany. I zwiastuję ci Jezusa Chrystusa, który wjechał w moje życie. Wyswobodził je. Wyswobodził je. I to jest dla ciebie. To jest dla ciebie. Nie lękaj się. Przyjdź, porozmawiamy. Zatrzymaj się. Moi przyjaciele również doświadczyli Jezusa. Również doświadczyli Jezusa. Zatrzymaj się i posłuchaj. Amen.